Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Historia Bez Fikcji. Ja nazywam się Michał Grawski i będę was oprowadzał po historii bez fikcji, jak sama nazwa podcastu wskazuje. A w dzisiejszym odcinku kontynuujemy ten cykl o władcach Polski, o kolejnych królach, podróżujemy przez historię naszego e, państwa i naszego kraju, e, właśnie tutaj wykorzystując e, okresy panowania poszczególnych władców jako pretekst, by poszczególne okresy tutaj opisywać. Dwa tygodnie temu opowiadałem o Mieszku II, no więc siłą rzeczy musimy przejść teraz do następcy Mieszka II, czyli do Kazimierza Odnowiciela. Kazimierz Odnowiciel, do, do, do pseudonimu jeszcze dojdziemy, dlaczego taki, był synem Mieszka II. Trwają spekulacje, czy był synem jedynym, czy rzeczywiście był synem najstarszym. Istnieje taka teoria, którą podaję tutaj właściwie jako taką ciekawostkę, że Kazimierz miałby być młodszym synem Mieszka II, a bezpośrednim następcem, następcą Mieszka miałby być jego domniemany syn Bolesław, o pseudonimie Zapomniany. Ano no, Zapomniany dlatego. No, że nigdy o nim nie słyszeliście, prawda? Otóż ten Bolesław Zapomniany miałby dokonać nawrócenia czy przejścia na pogaństwo, porzucić religię chrześcijańską i objąć rządy w kraju właśnie w okresie szczytu kryzysu państwa, o którym będę Wam dzisiaj szerzej opowiadał. Ale mówię o tej postaci teraz, dlatego, że współcześni historycy dość jednogłośnie istnienie Bolesława zapomnianego negują. Twierdzą, że ten władca po prostu nie istniał. Generalnie miało zostać wymazany z historii Polski przez kronikarzy, przez dziejopisów, którzy jak na pewno wiecie w tamtych czasach w komplecie byli duchownymi. No i z racji tego, że Bolesław, ten domniemany syn mieszka drugiego Miał prawda, porzucić chrześcijaństwo, no to miano go skazać na zapomnienie, prawda? Nie wspominając o nim w kronikach. No jednak dość, dość dziwne, wydaje się, żeby dałoby się skutecznie wymazać następcę tronu i syna króla, przecież mieszka drugiego z kart historii, nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych poszlak, jakoby jakoby Kazimierz miał starszego brata. Właściwie jedynym takim konkretnym namacalnym argumentem tych, którzy popierają istnienie Bolesława Zapomnianego jest fakt, że Kazimierz, czyli główny bohater dzisiejszego odcinka przebywał przez jakiś czas na Węgrzech w klasztorze. Ale historycy interpretują to w taki sposób, że Kazimierz został tam wysłany przez ojca w celach edukacyjnych. Znaczy z tym klasztorem generalnie chodzi o to, że bardzo często młodszym synom monarchy powierzano właśnie taką karierę duchownych, prawda? Ponieważ ci najstarsi mieliby pan przejmować władzę. No, to ci młodsi by, by zostać przeznaczeni do stanu duchownego, żeby w ten sposób zaspokoić ich ambicje, ale żeby nie było z nimi kłopotu polegającego na tym, że będą walczyć o władzę z braćmi. No tylko, że z tym e, poglądem jest taki kłopot, że to w zasadzie jest sprzeczne z dotychczasową tradycją rodziny piastów. Jak się cofniecie, czy to do poprzedniego odcinka o Mieszku II, znaczy poprzedniego w ramach tego cyklu, czy do odcinka o Bolesławie Chrobrym, no to tam wspominam o braciach, o krewnych tych monarchach, no i jakoś kariery duchownej, prawda, ci ludzie nie prowadzili, a prawda, bez prym to nawet obalił Mieszka drugiego i wcale musiał do jakichś tam zaszczytów biskupich. Nie spieszyło. A zatem jest tak katoria, mówię o tym jako o ciekawostce, że właśnie w szczycie kryzysu państwa najstarszy syn mieszka, miałby zostać poganinem z powrotem i, i sprawować władzę. Ale podkreślę teraz jeszcze: historycy dość zgodnie odrzucają historyczność tej postaci i to powiedziawszy, nie będę się więcej bolesławem zwanym, zapomnianym. Zajmował, będę przyjmował, zgodnie ze stanowiskiem historyków, że Kazimierz nie miał starszego brata. No więc właśnie, no więc co z tym Kazimierzem? No przez jakiś czas edukował się na Węgrzech, natomiast po śmierci ojca objął rządy, ale właśnie wtedy nastąpiło całkowite załamanie państwa. W nie do końca wyjaśnionych okolicznościach no nie mamy pełnych źródeł, które pozwoliłyby w taki jednoznaczny sposób odtworzyć przebieg tych wydarzeń. Faktem jest, że można władcy, otoczenie, ludzie najbardziej wpływowi w państwie. Obalili Kazimierza, został, wygnali go z kraju, doprowadzili do utraty przez niego, przez niego władzy. Kazimierz udał się najpierw na Węgry, potem trafił do Niemiec. Natomiast kraj przeżył kompletną, kompletną zapaść. Nastąpił głęboki kryzys państwa. W zasadzie państwo polskie de facto przestało istnieć. Szczytem tego kryzysu był rok. 1038. Co się właściwie stało w tym okresie? Otóż po pierwsze, te powstania ludowe, o których już wspominałem, które wybuchały już w okresie panowania Mieszka II, bardzo się rozrosły, bardzo się nasiliły i przerodziły się w tak zwaną reakcję pogańską, której właśnie szczytem był rok 1038. Reakcja pogańska była powstaniem, zakłada się, że niższych warstw ludności przeciwko chrześcijaństwu. A skoro przeciwko chrześcijaństwu, to i przeciwko nowym elitom chrześcijańskim, które otaczały dotychczas piastowskich władców. Reakcja pogańska objęła całą Wielkopolskę i doprowadziła do upadku władzy państwowej, do kryzysu państwa. Na to wszystko złożył się jeszcze brutalny, bardzo najazd czeski, czeskiego księcia. Brzetysława, który dotarł aż do gniezna, spalił wiele grodów w Wielkopolsce, zdobył gniezno, zabrał z gniezna relikę świętego Wojciecha, między innymi, i jednocześnie przyłączył do Czech Śląsk oraz, oraz Małopolskę. Generalnie, jak słuchacie po kolei o tych władcach, o których, o których opowiadam, polskich od czasów Mieszka I, no to pewnie zwrócicie uwagę, a jeśli nie, nie zwrócicie, to ja zwracam Waszą uwagę, że bardzo silny był ten akcent wrogości polsko-czeskiej. Generalnie w okresie panowania tych pierwszych władców piastowskich. Najczęstszym przeciwnikiem Polski i krajem, z którym Polska najczęściej wojowała, były właśnie Czechy. Stosunki z Niemcami jawią się dość skomplikowanie. Zresztą już Wam to mówiłem i przypomnę teraz jeszcze, że to takie popularne w Polsce przekonanie o wiecznym antagonizmie polsko-niemieckim, wiecznym historycznym antagonizmie polsko-niemieckim jest pokłosiem II wojny światowej oraz propagandy PRL-u, która ten, tą kartą niemiecką bardzo tutaj konsekwentnie grała, próbując przekonywać społeczeństwo do swoich racji. Natomiast w rzeczywistości historycznej to jest dużo bardziej skomplikowane niektórzy władcy piastowscy walczyli z Niemcami, inni zawierali z nimi sojusze, a bywali i tacy, jak na przykład Bolesław Chrobry, którzy z jednym władcą, mam na myśli od na trzeciego, byli w sojuszu, a potem jak się władca zmienił, to zmienili nastawienie do Niemiec i byli z Niemcami w konflikcie. Więc tam, na tamtym etapie historii te relacje polsko-niemieckie były dość niejednoznaczne, natomiast relacje polsko-czeskie były prawie zawsze, Wrogie. Z czego ta wrogość wynikała? Otóż po prostu istniał spór terytorialny pomiędzy Polską a Czechami, to znaczy Czesi już kontrolowali przez jakiś czas wcześniej Śląsk i Małopolskę, te ziemię utracili na rzecz Polski i pragnęli je po prostu odzyskać. Brzetysław niemal na pewno uważał, że odzyskuje prawda, ziemie, które kiedyś do Czech należały i, i się Czechom historycznie należą. Z kolei Polska, no oprócz tego, że chciała mieć i śląski, i Mołopolska dla siebie, to jeszcze rościła pretensje do Moraw, do części Moraw lub do ich całości, tutaj trudno jednoznacznie powiedzieć. A więc te trzy duże krainy historyczne, czyli Morawy, Śląsk i Małopolska, to, był to była ta kość niezgody pomiędzy Polską i Czechami. No i tutaj w 2038 roku zdecydowanie ofensywa czeska. Zatrzymam się jeszcze na moment przy kwestii tej likwi świętego Wojciecha. O co chodziło? Po co Brzetysław to w ogóle zabierał z Gniezna? Ano chodziło po prostu o to, że władcy czescy, kolejni władcy czescy, nie tylko Brzysław, starali się podnieść Pragę do rangi siedziby arcybiskupstwa. No w tym samym celu, dla którego odbył się zjazd gnieźnieński i dla którego Bolesław Krobry zbliżył się do Tona Trzeciego i chciał, aby arcybiskupstwo było w Gnieźnie. No to usamodzielniało państwo, sprawiało, że hierarchia kościelna była niezależna od, od metropolii niemieckiej, a co za tym idzie, no to wzmacniało suwerenność kraju i pozycję władcy tego kraju. A jak już wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. Jeśli się chciało mieć u siebie stolicę arcybiskupa, arcybiskupstwa, no to dobrze było mieć relikwie. To znaczy posiadanie relikwii, szczególnie jakiegoś ważnego świętego, podnosiło rangę ośrodka, grodu, miasta, ośrodka generalnie, gdzie te relikwie się znajdowały. W związku z tym był to bardzo ważki argument w staraniach o to, żeby, żeby Praga miała arcybiskupstwo. Więc po to, po to było to zagrabienie relikwii. Nie było to jakaś taka czysta próżność, tylko raczej względy czysto takie polityczne. No w związku z tym arcybiskupstwo w Gnieźnie upadło, w związku z, oczywiście z kryzysem, z kryzysem państwa, nie tylko z kwestią relikwii, i przez e, długie lata Polska nie miała swojego arcybiskupstwa. O czym więcej e, e, za chwilę, a zwłaszcza w kolejnych, w kolejnych odcinkach, bo ta kwestia arcybiskupstwa w Gnieźnie e, w kolejnych latach była bardzo istotna z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej w tamtym okresie. E, no więc tak, więc mamy spustoszoną Wielkopolskę opanowaną przez Reakcję Pogańską i zniszczoną jeszcze przez Brzysława, Mamy Śląsk i Małopolskę przejętą przez Czechów i żeby prawda, dopełnić obrazu katastrofy, odpadło od Polski Mazowsze. Na Mazowszu powstało tak zwane państwo Miecława. To jest dość zagadkowa historia z tym państwem Miecława. Nie wiemy dokładnie, kim ów Miecław był. Przyjmuje się, że był jakimś władcą, być może urzędnikiem wysokim rangą umieszka drugiego. Być może jest taka hipoteza, no ale to, to wszystko jest na zasadzie prawdopodobnie, być może że być może Miecław wywodził się z jakiegoś lokalnego rodu, o tradycjach rządzenia plemienną strukturą na Mazowszu. Wiadomo, że Mazowsze miało jakieś tradycje takie, takiej odrębności politycznej w czasach plemiennych, więc być może tutaj miał jakieś prawa Albo przynajmniej był uznawany przez ludność za jakiegoś takiego regionalnego lidera, ten, ten Miecław. No faktem jest, że Zbuntował się, stworzył własne państwo. Niewiele o tym państwie wiemy, nie jest nawet do końca pewne, jaka religia w tym państwie bym wzywała, czy, czy było tam chrześcijaństwo, czy też może Miecła wrócił do wierzeń pogańskich. Natomiast to, co wiemy na pewno o tym państwie, to to, że obejmowało swoim zasięgiem Mazowsze i że było taką oazą spokoju i stabilizacji. Generalnie rzecz biorąc, przyjmuje się, że to zawsze pod rządami Miecława się rozwijało gospodarczo, nie dotarły tam wojny, nie dotarły tam najazdy, najazdy sąsiadów, nie dotarła tam reakcja pogańska. Jeśli były jakieś próby rozruchów ludowych, to zostały szybko stłumione. W związku z tym to zawsze przeżywało taki okres prosperity w tym okresie, natomiast był to problem. Dla, dla naszego kraju w tym sensie, no, że były to jakieś dążenia separatystyczne de facto pieczętowało to rozpad państwa. Czyli podsumowując Polska de facto przestała istnieć prawda? zwłaszcza jeśli odrzucimy tą hipotezę o Bolesławie zapomnianym, nie ma Polski. Tak? Mamy na wielko, w Wielkopolsce kompletny chaos, Śląsk Małopolska w rękach czeskich, Mazowsze jako niezależne państwo. No a co w tym czasie robi główny bohater naszego odcinka czyli Kazimierz. Jak już wspominałem był najpierw na Węgrzech, a potem przeniósł się do Niemiec. Co robił w tych Niemczech? Ano, zawiązał sojusz z Henrykiem III. Henryk III był najpierw królem, potem cesarzem niemieckim. Wspominałem o tej postaci w ostatnim odcinku tydzień temu. Yy, yy, zaprezentowałem wam odcinek o sporze o inwestyturę i tam się postać Henryka III pojawia w pozytywnym świetle, w tym sensie, że Henryk III był władcą utalentowanym, zdolnym, oceniany jest przez historyków yy, jako postać taka no, jaśniejsza. Yy, yy, w tamtych czasach no, oczywiście Kazimierz yy, uznał zwierzchność Henryka, a w zamian za to uzyskał jego wsparcie, i to wsparcie było bardzo praktyczne, bynajmniej nie były to jakieś puste słowa, ponieważ Kazimierz miał wrócić do Polski z 500 żołnierzami. Ciężko zbrojnymi żołnierzami niemieckimi. E, proszę nie lekceważyć tej liczby 500 żołnierzy, ponieważ w tamtych czasach to była naprawdę znaczna siła. Zwłaszcza jeśli byli to żołnierze ciężko zbrojni, a więc lepiej uzbrojeni niż, niż żołnierze e, potencjalnych przeciwników w Polsce. E, w tamtych czasach armie m, liczyły po kilka tysięcy żołnierzy, znaczy armia licząca 10 tysięcy ludzi, m, no to byłaby armia potężna, to byłaby wielka siła realnie, czy to Bolesław Chrobry, czy mieszko II, realnie byli w stanie wystawiać w polu po kilka tysięcy ludzi. E, mając po drugiej stronie mniej więcej tyle samo, mniej więcej tyle samo e, żołnierzy, no nie da się tego jednoznacznie określić, ile to mogło być żołnierzy, ale to mogło być 6 tysięcy i to już taka duża armia to już było. 6 tysięcy, to, to już była potężna siła. No więc jeżeli uświadomimy sobie znaczenie tych liczb. No to y, tych 500 żołnierzy, zwłaszcza lepiej uzbrojonych niż przeciwnik, to jest znaczna pomoc wojskowa. Tak to trzeba opisać. To była znaczna pomoc wojskowa ze strony Niemiec dla Kazimierza. A dlaczego Henrykowiczy cię mu zależało na tym, żeby Kazimierza poprzeć? Co on miał z tego? Yy, no bo generalnie rzecz biorąc, sam hołd lenny, samo uznanie zwierzchnictwa przez Kazimierza. E, z wieśnictwa niemieckiego w zasadzie Henrykowi III mu nic nie dawało, ponieważ Kazimierz był człowiekiem pozbawionym władzy. Prawda, on właściwie, właściwie Henrykowi niczego nie oferował, prawda? Nie ma go w Polsce, niczym nie rządzi, nad niczym nie panuje. Więc co ten Henryk III miał z tego? Otóż Henryka zaniepokoił upadek Polski w tym sensie, że po pierwsze, umacniało to Czechy nadmiernie i Niemcy się tutaj obawiali, że Czesi za bardzo wyrosną i będą prowadzić zbyt taką suwerenną, niezależną od Niemiec politykę, a dwa, niepokój Henryka III musiała budzić reakcja pogańska, te powstania ludowe, ogólnie tworzyło to wrażenie jakiegoś cofania się chrześcijaństwa, jednak w tamtych czasach to był istotny, istotny czynnik. No i to były takie dwie główne motywacje, dla którego Henryk III cesarz król niemiecki w tamtym czasie jeszcze poparł Kazimierza i w bardzo Praktyczny sposób. No i Kazimierz wrócił do Polski z tymi żołnierzami. I na miejscu na pewno uzyskał jakieś poparcie części lokalnej ludności, części dawnych elit, i wrócił do Polski w roku 1039 lub 1040. To jest ta data powrotu. Nie są historycy pewni, który to był rok. W każdym razie niedługo po powrocie do władzy najpóźniej w roku 1040, odzyskał władzę w Polsce, a właściwie mówiąc tak bardziej precyzyjnie, to właściwie odzyskał władzę w Wielkopolsce, no bo przypominam, że nie ma ani Śląska, ani Małopolski, ani Mazowsza, tak, czyli, czyli mamy Polskę w granicach obejmujących Wielkopolskę. No, i oczywiście od razu Kazimierz próbował odbudować tutaj wpływy polskie i polską państwowość. W rezultacie rozpoczął wojnę z Czechami, ponieważ Czesi byli też pod presją ze strony Niemiec. No, bo tutaj Henryk III no, domagał się, żeby Czesi jednak z czegoś ustąpili. Konsekwencją tych walk, tego konfliktu był układ w Ratyzbonie zawarty w 1041 roku. Na mocy tego układu Czesi otrzymują Śląsk. Kazimierz uznał panowanie Czechów nad Śląskiem, ale oddają Kazimierzowi Małopolskę. I właśnie do Małopolski Kazimierz przynosi centrum administracyjne państwa. Generalnie Zwyczajowo to często się przyjmuje, że Kazimierz Odnowiciel to jest ten władca, który miał przenieść stolicę Polski z Gniezna do Krakowa. Ja już o tym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, że z tymi stolicami to nie było tak do końca. Stołeczność jakiegoś ośrodka miała bardziej umowny charakter, ponieważ władce się przemieszczali z całym dworem z miejsca w miejsce, z grodu do grodu. W związku z tym de facto stolica też była ruchoma razem, razem z władcą. Natomiast niewątpliwie Gniezno w okresie poprzedników, w okresie panowania poprzedników Kazimierza było tym najważniejszym, przynajmniej w warstwie symbolicznej, ośrodkiem, albo przynajmniej jednym z najważniejszych i teraz to centrum, takie symboliczne centrum państwa przenosi się do Małopolski. Dlaczego wybór padł na Małopolskę? Jeszcze to trzeba wyjaśnić. Otóż Małopolska była stosunkowo mało zniszczona. Śląsk oczywiście pozostał przy Czechach, Wielkopolska była spustoszona, no więc Mołopolska, jako znajdująca się w lepszym stanie, w sensie ekonomicznym, była po prostu, nadawała się na to, żeby tam właśnie to centrum państwa umieścić. Ale Kazimierz, jak przystało na prawdziwego piasta, był człowiekiem upartym, no i dążył dalej do odzyskania pozostałych ziem. W 1046 roku podjął kolejną próbę odzyskania Śląska, co mu oznaczało konieczność walki z Czechami. Tym razem bez powodzenia. Czesi odparli atak, Śląsk pozostał przy Czechach, ale za to więcej szczęścia miał Kazimierz w, w walce z państwem Miecława, prawda, tym na Mazowszu, które trzeba było spacyfikować. Tutaj Kazimierz zawarł sojusz z Rusią. Ruś miała mniej więcej podobny sposób myślenia, o Polsce co Henryk III, to znaczy te rosnące wpływy czeskie, też się tam nie podobały. W związku, z tym, w związku z tym widzieli władcy czy elity polityczne Rusi Kijowskiej, widziały interes w tym, żeby Polska to Mazowsze odzyskała i żeby Polska się wewnętrznie ustabilizowała. No więc ta koalicja polsko-ruska podbiła państwo Miecława. Trudno powiedzieć, czy stało się to w ciągu jednego roku, po prostu w 1047 roku, czy może walki przecią przeciągały się dłużej, czy to do roku 1048, czy 1049. Trudno to jednoznacznie stwierdzić z powodu braku źródeł. Niewątpliwie Kazimierz osiągnął sukces i państwo Miecława. Przestało istnieć. Separatyzm tutaj w tej części kraju został spacyfikowany. No więc mamy Kazimierza, który odzyskuje, prawda, najpierw Wielkopolskę, potem Małopolskę, a teraz odzyskuje Mazowsze. No i mając tak wykrojone, wyrąbane mieczem, państwo z powrotem kieruje swoje swoje zainteresowanie w stronę Śląska. Od 1050 roku trwa konflikt, kolejny konflikt polsko-czeski o Śląsk. Walki trwały oczywiście ze zmiennym szczęściem, natomiast koniec tego konfliktu był dla nas korzystny, dlatego że w roku 1054 doszło do zjazdu w Kwedlinburgu, to było to w Niemczech, a w Niemczech, dlatego, że władca niemiecki podjął decyzję, że będzie mediatorem w tym sporze, w tym sporze polsko-czeskim. No i ta mediacja się nam opłaciła. Znowu Kazimierz cieszył się przychylnością ze strony Niemców, i w rezultacie zawarto taki kompromisowy, kompromisowy pokój, na mocy którego Polska odzyskała Śląsk, ale Czesi, no, otarcie łez. Mieli uzyskiwać trybut płacony przez Polskę właśnie z tytułu, z tytułu Śląska. Był to kompromis, no ale powiedzmy sobie szczerze, Polska zyskiwała na tym więcej, no bo jednak zyskiwała ten Śląsk, jednak miała ten Śląsk. To płacenie trybutu nie było aż tak uciążliwe, żeby tutaj, prawda, zniszczyć polską radość z odzyskania Śląska w tym. W tym okresie. No i ten zjazd w Kwedlinburgu zakończył działalność taką ściśle wojskową Kazimierza. Oczywiście w równolegle z opisywanymi przeze mnie wydarzeniami, Kazimierz uporządkował sprawy wewnętrzne, w tym sensie, że stłumił ludowe, ludowe rozruchy. No a wraz z wygaśnięciem walk skupił się na odbudowie zniszczonego zniszczonego państwa. Odtworzył administrację kościelną, tworząc biskupstwa w Krakowie i w Wrocławiu. Fundował także klasztory. Klasztory miały znaczenie gospodarcze. Również, prawda, w tamtych, w tamtych czasach oczywiście administracja kościelna. Miała kolosalne znaczenie administracyjne, podkreślam to, to raz jeszcze. Oprócz tego Kazimierz zreformował wojskowość ówczesnej Polski i to jest chyba najbardziej taki trwały element jego dziedzictwa, a mianowicie drużyna książęca znana z czasów Bolesława Chrobrego. I mieszka drugiego, została zastąpiona żołnierzami walczącymi za ziemię. To znaczy, że wojownicy otrzymywali ziemię w użyczeniu, w użytkowaniu i w zamian za to byli zobowiązani do służby wojskowej. To był model, który był tańszy od różnych książęcej, którą trzeba było utrzymywać. De facto Kazimierz likwidował jeden z, jedną z przyczyn kryzysu państwa, ponieważ jak pamiętacie z odcinka o Mieszku II, jeśli nie pamiętacie, to odsyłam do tego odcinka, drużyna książęca była obciążeniem dla książęcego budżetu i prowokowała agresywną politykę Bolesława Hebrego i Mieszka II właśnie ze względu na to, że trzeba było tą drużynę utrzymywać za pomocą łupów. Tutaj ten problem został rozwiązany właśnie w taki sposób. Natomiast znaczenie tej decyzji, tej polityki Kazimierza Odnowiciela polega w pierwszej kolejności na tym, że ta decyzja zapoczątkowała tworzenie się systemu feudalnego w Polsce. Ponieważ generalnie no system feudalny między innymi na tym polegał, prawda? Że powstała warstwa rycerzy, których pozycja społeczna. Opierała się na posiadaniu ziemi, i którzy byli zobowiązani do lojalności, do posłuszeństwa i do walki w imieniu swojego władcy, który im tą ziemię nadał. I właśnie Kazimierz Odnowiciel taki system wprowadził. Ten system oczywiście zaczerpnął. Z Europy Zachodniej. To, to, nie, to oczywiście nie jest polski wynalazek, natomiast właśnie Kazimierz hmm, przeniósł go na grunt, na grunt Polski. To było na, na tamte czasy nowoczesne rozwiązanie, to był postęp. To sobie trzeba powiedzieć otwarcie, że jak na tamte czasy to był postęp i to była pozytywna reforma wojskowa, która dała następcom Kazimierza. Narzędzia do tego, żeby prowadzić bardziej ambitną politykę i umacniać państwo na arenie międzynarodowej w kolejnych latach, no bo po prostu nasza wojskowość została de facto zmodernizowana. Natomiast najważniejszym, najważniejszą konsekwencją tej decyzji był właśnie to, że przesądziło to o tworzeniu się zrębów systemu feudalnego w naszym kraju i ci wojownicy, którym nadawano w ten sposób ziemię stali się zalążkiem przyszłego, przyszłego rycerstwa. Należy no żeby nie było za słodko i zbyt jednoznacznie pozytywnie. Kazimierz odniósł też pewne niepowodzenie. niepowodzenia, po pierwsze, no nie odzyskał wszystkich, wszystkich ziem, nie było mowy o odzyskiwaniu czy to grodów czerwieńskich, od Rusi. Czy to Łużyc od Niemiec, a przypominam, że ziemie te nale były jeszcze przynależne Polsce na początku panowania Mieszka II. Ale co bardziej istotne, Kazimierz po pierwsze nie odzyskał krony królewskiej, no bo na to nie było zgody ze strony, ze strony Niemiec. Mimo że Kazimierz Długo miał wsparcie swojej matki rychezy żony mieszka drugiego. wspominałem już o tej postaci. Co do której historycy są zgodni, że dopóki mogła to wspierała swojego syna, także w aspiracjach królewskich, no ale sytuacja polityczna była taka, że, że Kazimierz nie był w stanie się koronować. I drugą taką ważną porażką Kazimierza było to, że nie udało się odtworzyć metropolii kościelnej, nie udało się. Uczynić z powrotem Gniezna ani jakiegokolwiek innego polskiego ośrodka siedzibą Metropolii Kościelnej, co de facto skazywało nas na głęboką zależność polityczną od Niemiec. Generalnie rzecz biorąc, Kazimierz Odnowiciel był władcą. Pro niemieckim znaczy ja wiem, że to może źle brzmieć, ale generalnie no tak to chyba trzeba opisać. Znaczy te działania Kazimierza Odnowiciela, to jego odbudowywanie państwa odbywało się w ścisłej współpracy z Niemcami, miał wsparcie Niemiec. W, w tych działaniach oczywiście Niemcy mieli tutaj swój interes polityczny, o którym już wspominałem, i który już. I który już wyjaśniałem, ale generalnie orientacja Kazimierza Odnowiciela na, na arenie międzynarodowej była orientacją na Niemcy i w oparciu o takie założenie Kazimierz prowadził swoją politykę, w oparciu o takie założenie Kazimierz odbudowywał Polskę. Generalnie rzecz biorąc jest to władca oceniany pozytywnie i ja również zachęcam Was do pozytywnej oceny tego monarchy, ponieważ Kazimierz odbudował państwo. E, przejął rządy w kompletnym chaosie, podniósł Polskę z całkowitych gruzów, zdławił powstania ludowe, zdławił nastroje aparatystyczne, odzyskał rdzeń terytorialny państwa, czyli Wielkopolskę, Śląsk, Mazowsze i Małopolskę, no i stworzył jego reformy, jego starania na rzecz odbudowy państwa Stworzyły podwaliny pod przyszły ponowny wzrost pozycji międzynarodowej Polski, jaki nastąpił za panowania następców Kazimierza, o których to następcach za dwa tygodnie, bo tak jak zapowiadałem, odcinek o kolejnych władcach Polski jest o dwa tygodnie, a w pozostałych tygodniach jest odcinek, będzie odcinek o jakimś zagadnieniu z historii powszechnej. Zakończę jeszcze dosyć istotną informacją o dacie śmierci Kazimierza, zwanego Odnowicielem. Otóż Kazimierz zmarł w roku 1058. Myślę, że pseudonimu Kazimierza nie trzeba wyjaśniać. Bez wątpienia był to odnowiciel polskiej państwowości. Choć oczywiście no, nie mógł myśleć o takiej pozycji na arenie międzynarodowej, jaką miał Bolesław Chrobry. To jednak, biorąc pod uwagę, w jakiej pozycji, w jakiej kondycji znalazła się Polska na początku rządów Kazimierza, no to sukces tego władcy jest niewątpliwy i niepodważalny. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień.